Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze i Inwestycje. Dzisiaj zajmiemy się dwiema spółkami, które są na polskiej giełdzie od praktycznie początku XX. Pierwszego wieku może nie zawsze nazywały się tak samo, ale tak naprawdę są to naprawdę weterani giełdowi i najpierw zaczniemy od spółki Orange spółkę Orange, która omawiałem po wynikach za drugi kwartał, no ale mamy już wyniki za czwarty kwartał za cały 22 rok, więc myślę, że warto wrócić do spółki i zobaczyć co tam się tak naprawdę dzieje patrząc na Orange myślę, że każdy zna mniej więcej produkty danej produkty danej spółki tutaj jeżeli chodzi o spółkę Orange. W dużej mierze oni wchodzili ostatnio w światłowód, zresztą biorąc pod uwagę te światłowody, tam była taka bardzo duża transakcja. Sprzedali 50% swojej spółki od światłowodów, przez to też wykazali fajny, fajny wynik. W tym momencie bardziej skupiałem się na sieciach 5G czyli na tym segmencie na tym segmencie mobilnym i tutaj oni próbują łączyć te różnego rodzaju swoje oferty, to znaczy swoje różnego rodzaju usługi właśnie w jedną ofertę, żeby jeden klient z jak największej liczby tych różnych usług korzystał, no, myślę, że to jest całkowicie logiczne, logiczne podejście, no i patrząc na Orange, ja właśnie te pół roku temu około mówiłem, że no nie widzę jakiejś takiej możliwości szybcie, szybkiej powrotu na te takie bardzo Wysokie poziomy, jakie kiedyś spółka Orange miała, moim zdaniem, te poziomy, które są obecnie, czyli to, to okolice 5-8 zł. Do, w najbliższym, czasie, w najbliższym czasie tutaj możemy cały czas w tych granicach się obracać, bo nie ma tutaj takich jednoznacznych driverów do wzrostów. Spółka rozwija się, zwiększa cały czas przychody, ale bardzo spokojnie. Zwiększa cały czas tę swoją EBITDA AL, no bo tak tutaj na to głównie zwracamy, zwracamy uwagę, ale też bardzo spokojnie, więc nie ma czegoś takiego, że, że ta spółka w Jakimś kwartale powinny nas mocno zaskoczyć. Raczej mówimy tu o takich jednocyfrowych, niskich wzrostach rok do roku. Do tej pory rzeczywiście tak było, i prawdopodobnie w 23 też będzie, też będzie podobnie. No jeżeli zobaczymy na ten raport finansowy, no to zauważmy. Że ostatnio mieliśmy te lekkie wzrosty 11 miliardów, 11,4, 5,9, 12,5, czyli lekkie wzrosty tutaj są. no Patrząc na sam zysk netto, pamiętajmy o tym, że tu była właśnie w 2021 roku ta taka przepotężna transakcja, która trochę zmieniła ten zysk netto. Warto patrzeć na zysk brutto, zysk ze sprzedaży, i widzimy, że tutaj też jest taki rozwój w ostatnich latach, ale znowu nie jakiś ultra dynamiczny. Chociaż tutaj bardziej patrzymy właśnie na tę eBITDAL, do niej sobie też przejdziemy jak będziemy omawiali te wyniki za czwarty kwartał. A co się ostatnio w spółce działo? No, mieli już mieć kontrakt na 22 miliony złotych, ale jednak jednak Krajowa Izba Odwoławcza uznała za czyn nieuczciwej konkurencji tę, tę wycenę spółki, no i na razie tego kontraktu nie ma, także to jest taka informacja trochę negatywna, jeżeli chodzi o Orange, chociaż trzeba przyznać, że to nie jest jakiś przepotężny przepotężny kontrakt, 22 miliony. Jest taka możliwość, można powiedzieć lekka zmiana w stosunku do tego, co było jeszcze 2-4 lata temu. Orange spodziewa się ponownej publikacji warunków i konsultacji aukcji PASMA 5G. I oni właśnie mocniej chcą na te, właśnie na te, na te 5G stawiać do tej pory dosyć mocno stawiali na światłowody i to jest ta, ten segment, który chcą może nie wygaszać, ale już nie będą tak mocno inwestowali właśnie w te światłowody. Tak naprawdę już przez ostatni rok inwestowali mniej w światłowody, więcej w, więcej w mobile i tak będzie prawdopodobnie, tak będzie w, przez te najbliższe dwa lata, czyli w ten 2023 i 2024 roku. Profil nakładów inwestycyjnych przechodzi wyraźną zmianę. Dużo mniejszy kapeks w ubiegłym roku przeznaczony był na inwestycje światłowód, 200 milionów wobec 350 milionów rok wcześniej, na co złożyło się dokończenie pewnych, pewnych projektów i tak naprawdę w tym momencie tylko robią, znaczy tak kontynuują te prace, które już zaczęli, nie ma jakichś takich nowych nakładów właśnie na światło, wody. z kolei 530 bilionów przeznaczone zostało na rozwój infrastruktury mobile i to jest coś właśnie nad czym będą na co będą szły na co będą szły główne pieniądze jeżeli chodzi o Orange to pokazuje zwrot który będziemy kontynuowali w 2023 roku jeszcze bardziej powinno być to widoczne w roku 24 czyli ten, ta najbliższa przyszłość właśnie pod znakiem pod znakiem segmentu mobile stoi jeżeli chodzi o spółkę Orange no i wtedy w 24 osiągniemy osiągną pełnoroczne tempo rolloutu. Tutaj biorąc pod, uwagę, biorąc pod uwagę aukcje 5G, mają nadzieję, że aukcja nowego pasma rozstrzygnie się w drugim półroczu i dopiero w 2024 nastąpi pełen zwrot ze światłowodu do odnowy sieci 4G i rollout 5G. Oczywiście inwestycje światłowodowe będą kontynuowane przez światłowód. Inwestycje, którego nie konsolidujemy, to, jest, to była właśnie ta, ta duża, duża transakcja. Warto też wspomnieć, że Orange rozpocznie we wrześniu wygaszanie swojej sieci 3. G. W zamian operator zapewni dostęp do 4G i tak, tak podała spółka. Tam gdzie wyłączenie, wyłączone będzie 3G oprócz sieci 4G e, dzięki refarmingowi pas pozyskanych z wygaszanej sieci będzie stopniowo ulepszanie dostępne. Będą również usługi 2G oraz 5G od, e, od Orange. Także tutaj też widzimy, że no, ta zmiana zaczyna być istotna i mówią, operator. Planuje, że wygaszenie 3G w całym kraju potrwa do końca 25, 25 roku. Wracając na e, tych aukcji 5G, no bo to jest myślę, że coś bardzo istotnego w 2023 roku. Czy będzie termin dotrzymany? Tutaj mówi się, że to ma być e, ta aukcja nowego pasma rozstrzygnie się w drugim półroczu. No zobaczymy, to jest myślę, że bardzo istotne, czy rzeczywiście, rzeczywiście ten termin zostanie, zostanie dotrzymany. Liczymy, że prezes, e, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawi dokumentację bez wątpliwości interpretacyjnych. Jak i możliwości wypełnienia wymogów, których wykonanie na dziś, nie, na dziś nie dostrzegamy. No, i rozpoczęli pod koniec grudnia ubiegłego roku konsultacje dotyczące aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości w, pas w, no, w różnych pasmach. Cena wywoławcza każdego pasma to 450 milionów złotych. Zakończenie aukcji planowane jest na sierpień 2023 roku, także no, już niedługo powinno być to zakończenie. Zobaczymy, czy tam się coś nie przedłuży, no, bo myślę, że to jest taki potencjalny znak zapytania, jeżeli chodzi właśnie o spółkę. O spółkę Orange, gdybyśmy się mieli do czegoś przyczepiać, to właśnie ewentualnie do tego, no ale na to y, odpowiedź poznamy w sierpniu. Orange przewiduje, że w 2023 roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne, takie e będzie się mieścił w przedziale 1,5 do 1,7 miliarda złotych. Przy czym te nakłady nie obejmują płatności za częstotliwości, o których sobie przed chwilą, przed chwilą widzieliśmy. Z roku 2021 na 2022 był widoczny wzrost wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Planujemy kontynuować tę tendencję w 2023, 2023 roku. No i biorąc pod uwagę właśnie te światłowody, jak mówiłem, oni już tak mocno nie będą inwestowali, dlatego że w dużej mierze wypełnili ten cel, który, mieli, który, który sobie założyli. Ułożyli, bo zasięg oręcz światłowodu obejmuje ponad 7 milionów gospodarstw domowych, a oni w strategii do 2024 roku mieli 7 albo 8, od 7 do 8 milionów gospodarstw w, właśnie w obrębie tego światłowodu Orange, no w tym momencie można powiedzieć, że ten cel jest został wypełniony, no bo ma być między 7 a 8 milionów i jest rzeczywiście powyżej tego 7, powyżej tych 7 milionów, dlatego też właśnie mocniej będą szli w segment, w segment mobile, zresztą biorąc pod uwagę rozwój, jaki jest na tym rynku, myślę, że segment mobile jest bardziej perspektywiczny, biorąc pod uwagę też właśnie te różnego rodzaju aukcje 5G, które no, mają się rozstrzygnąć w tym 23 roku, to jest bardziej perspektywiczne niż, niż sam Światłowody, dlatego też pewnie mo, po już mocnym rozwinięciu tego, tych światłowodów będą, będą bardziej rozwijali ten segment mobile. W ubiegłym roku przybyło 200, 226 tysięcy klientów korzystających ze światłowodu. Z całego pakietu usług od Orange dla domu korzysta już ponad 1,7 miliona rodzin, ponad 70 tysięcy więcej niż rok, niż rok wcześniej. Więc tutaj, no, patrząc na to. Z tej perspektywy są wzrosty, ale zauważmy, klienci chętnie wybierają także usługi mobilne od orange, w minionym roku przybyło prawie 300 tysięcy użytkowników abonamentów usług głosowych, upowszechnienie światłowodu, konwergentnych pakietów, tak, konwergentnych, czyli po prostu właśnie kilka, kilka tych pakietów w jednej usłudze, usług oraz podejście więcej za więcej w tworzeniu ofert przekłada się na wartość dla firmy w postaci rosnącego ARPO, czyli średniego przychodu na jednego klienta. Oczywiście no Orange może promować ten cross-selling, czyli do jednej jakiejś usługi dodajemy, dodajemy drugą, im więcej tych usług sobie weźmiemy, tym każda kolejna będzie tańsza. No tak mniej więcej Orange działa, zresztą tak wszyscy operatorzy działają, więc, więc tutaj to nie jest jakiś taki specyficzny model biznesowy. I jeżeli chodzi o Orange, no pytanie jak to będzie w tym 23 roku, bo mają być podwyżki cen, spółka też podała, podała termin odnośnie tych podwyżek cen, w ciągu pierwszych 6 miesięcy spółka podejmie decyzję w sprawie klauzur w umowach z nowymi klientami, które umożliwiają podwyżki cen, chodzi o to właśnie, żeby tę rosnącą inflację, te koszty chociażby energii elektrycznej przenieść po części na, po części na klienta, mówimy o tych umowach, które już zostały podpisane, to nie jest tak, że cennik dla nowych klientów, tylko właśnie zmiany w tych Umowach, które już, y, która już są. Grupa ogłosiła strategię odzwierciedlenia inflacji w naszych cenach. To ogólne doświadczenie ze strony grupy, patrząc, y, pat, patrząc jej kompozycję. W grupie są tak duże kraje jak Francja, które jak dotąd nie przeprowadziły żadnych podwyżek, no i tutaj głównie ma się to te podwyżki skupić. To, co dzisiaj grupa ogłosiła, dotyczy głównie Francji. Nastąpi też tam przegląd cenników. Właśnie pod, kątem, właśnie pod kątem inflacji w ciągu pierwszego półrocza będziemy podejmować decyzje na temat klauzur, które zawarliśmy w umowach z nowymi klientami umożliwiających podwyżki cen. Więc zobaczymy, czy te podwyżki cen będą. Jeżeli tak, to czy nie będzie jakiegoś odpływu klientów właśnie od Orange? Myślę, że te najbliższe miesiące będą tutaj kluczowe. A przechodząc już do, do wyników finansowych, no bo jak mówiłem, spółka podała te wyniki finansowe za cały 2022 rok, no też za, za czwarty kwartał. Mieliśmy wzrosty, takie spokojne, jednocyfrowe wzrosty przychodów, EBITDAL i w 2023 roku też jest to, jest to zakładane. Dlatego mówiłem o tym, że nie ma jakichś takich bardzo mocnych driverów tutaj do, do, do potężnych wzrostów, właśnie ze względu na to, że no raczej, raczej nie spodziewamy się jakich mocnych wzrostów, jeżeli chodzi o wyniki finansowe. I tutaj mówią, że prognozują niski jednocyfrowy wzrost przychodów w 2023, przewidują dalsze wzrosty w kluczowych usługach. Telekomunikacyjnych na rynkach detalicznych w połączeniu z solidnymi przychodami z usług IT integracyjnych oraz od sprzedaży energii, a także utrzymanie wysokiego popytu na naszą infrastrukturę ze strony klienta hurtowego. Cel na 22 rok w zakresie przychodów to niski jednocyfrowy wzrost, no i realizacja w okolicach 5%, 5 rok do roku. Jeżeli chodzi o EBITDA AL, utrzyma się na poziomie stabilnym lub wzrośnie na niskim, jednocyfrowym poziomie, czyli tutaj mówią nawet, że może tego wzrostu praktycznie w ogóle nie być. Pod jak w 22 oczekujemy, że zostanie wsparta ta bidda przez wzrost przychodów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności i optymalizację, optymalizację kosztów. No zobaczymy, jak to będzie. CAPEX na 2022 rok miał być 1719, realizacja 1,72, czyli można powiedzieć, że te główne swoje założenia spełnili. Tak to myślę, że można określić. No, jeżeli chodzi o same wyniki finansowe w stosunku do konsensusu, to zauważmy, że te dwa najważniejsze czynniki, przychody i L, mniej więcej na zero, tak? Mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy. Zresztą rok do roku też mamy no, plus 5% około i przychody i L, czyli tego, czego się spodziewaliśmy. Tu oręcz jakoś strasznie mocno nas nie, nie zadziwia. No, i podał też te wyniki finansowe, najpierw wstępne wyniki finansowe, ale one później się pokryły z tym, co rzeczywiście. Z tym, co rzeczywiście mieliśmy do czynienia. Patrząc cały 2022 rok, marża EBITDAL leciutko spadła, 0,2 punkta procentowego, i sama EBITDAL trochę wzrosła, o niecałe 4%, przychody o prawie 5, 5%, no więc skoro przychody rosną trochę mocniej, to widzimy, że ta, EBITDA, że ta, ta marża musi spadać, ale ten spadek jest naprawdę, naprawdę delikatny, chociaż sam czwarty kwartał to zauważmy, pół punkta procentowego w dół, więc to też warto zwracać uwagę, no czy to chociażby te ceny energii, które tutaj są istotne, nie wpływają jakoś bardzo mocno na te wyniki. Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi właśnie o te zmiany cenników, no bo to może mieć jednak wpływ na, na dalsze wyniki, no ale tutaj no do tego musimy, musimy poczekać jeszcze kilka, kilka miesięcy. Biorąc pod uwagę same takie wyniki finansowe, zauważmy cele na 2022 rok. Wszystkie zostały spełnione i przychody L i ECAPEX, Więc tutaj nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Raczej myślimy o tym, że w tym 2023 roku, no też jak mówiłem, będą tutaj, podobne te, będą tutaj podobne te wzrosty. Więc patrząc z tej perspektywy, jak mówię, spółka nie ma nas za bardzo czym zaskoczyć. Przynajmniej w ten sposób patrzę. Zdobywałem coraz więcej klientów, tutaj mu pokazują, że na przykład wzrost o 5%. Procent. rok do roku liczby klientów konwergentnych konwen, plus 31 tysięcy przyłączeń netto w czwartym kwartale, więc cały czas rosną, i to nieważne, jaki tak naprawdę czynnik weźmiemy, i tak są tam zazwyczaj niskie, jednocyfrowe, jednocyfrowe wzrosty, jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o spółkę, no biorąc pod uwagę jakieś zagrożenia, jeżeli chodzi o spółkę spółkę Orange. No to mówimy właśnie głównie o tych cenach energii. Zresztą oni od początku roku 22 mówili, że te ceny energii jednak jednak mogą tutaj wpłynąć na spółkę i to mogą dosyć, dosyć mocno wpłynąć na spółkę, więc na to tutaj głównie będziemy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o ten segment kosztowy. No oczywiście inne koszty też rosną, ale raczej po prostu rosną o inflację. Także tutaj też nie ma, nie ma jakichś żadnych, żadnych takich dziwnych wzrostów. Przynajmniej ja nie zauważyłem żadnych dziwnych wzrostów, jeżeli chodzi o te, jeżeli chodzi właśnie o te. Inne koszty, no te ceny energii są najbardziej istotne, bo mówią o tym, że BitDal wzrosła pomimo wyznań, wyzwań wynikających z gwałtownych rosnących cen energii, co przełożyło się na wzrost kosztów o 220 milionów złotych. Także te koszty energii naprawdę są tutaj istotne, no jak mówiliśmy, te koszty energii po części chcą przełożyć na klientów właśnie poprzez te zmieniające się cenniki. Zobaczymy, jakim się to jakim się to, to uda. No i tutaj mówią o tym, że właśnie ten wzrost kosztów to około 200 milionów. 200 milionów złotych, ale, ale udało im się osiągnąć lepsze, lepsze wyniki. No i jest rekomendacja dywidendy, jeżeli chodzi o spółkę orange. Oni wrócili do tej dywidendy, było 25 groszy, teraz to jest 35 groszy. Nie jest to jakaś strasznie wysoka stopa dywidendy, no ale umówmy się, biorąc pod uwagę, orange. My tutaj raczej nie liczymy na jakąś przepotężną stopę dywidendy. Myślę, że w kolejnych latach ta dywidenda może być podobna właśnie do tych 25-35 groszy. Ogólnie spółka interesująca, ale jeżeli ktoś liczy na takie bardzo mocne wzrosty, że tutaj będzie już niedługo na przykład naście na liczniku. Myślę, że w najbliższych miesiącach absolutnie nie, właśnie ze względu na to, że spółka raczej nie ma nas z czym za bardzo, za bardzo zaskoczyć pozytywnie, ale z drugiej strony też raczej nie spodziewamy się negatywnych zaskoczeń. Teraz patrzymy na wzrost cenników, czy rzeczywiście będzie i czy w sierpniu będą te rozstrzygnięcia aukcji 5G. To jest myślę, że najbardziej istotne, jeżeli chodzi o Orange. A drugą spółką, o której chcę powiedzieć, która też jest weteranem giełdowym, to jest spółka Komarch. Spółka Komarch prowadzona przez, no, przez pana Filipiaka, który jest też po części właścicielem takiego klubu Krakowia. No i jeżeli chodzi o Komarch. To jest, są głównie rozwiązania dla, rozwiązania dla firm, tutaj systemy jakiegoś różnego rodzaju RP, ich własny i wła ogólnie to są usługi plus ich własny software. To jest myślę, że główna część, jeżeli chodzi o biznes, o biznes w przypadku spółki, w przypadku spółki Komarch. Też startują do różnego rodzaju. Tutaj przetargów przy administracji publicznej. Bardzo często jest tak, że ASECO z Komarchem rywalizują między, między sobą, no ale jak mówiłem, to też jest bardzo duża część, duża część wsparcia dla biznesu, jeżeli chodzi o spółkę Komarch. No i to jest spółka o wycenie ponad miliard ponad miliard złotych, trochę ponad miliard złotych. Oni właśnie dosyć często są do ASECO porównywani. Też spółka dywidendowa. Tutaj trzeba przyznać, że ta dywidenda no jest ostatnio rosnąca, ale stopa dywidendy naprawdę jest na na bardzo, bardzo niskim poziomie 4 zł dywidendy przy kursie okolic 150 złotych, no to nie jest jakaś powalająca, powalająca stopa, stopa dywidendy. W akcjonariacie najwięcej ma właśnie pan Janusz Filipiak, no i też Elżbieta Filipiak. Zauważmy, że walnym zgromadzeniu, znaczy tak, liczbę akcji, jeżeli chodzi o liczbę akcji, mają trochę ponad okolice 35%, ale biorąc pod uwagę udział w nawalnym zgromadzeniu, to już jest powyżej 50%. Czyli tak naprawdę pan Filip, jak tutaj o wszystkim, że on, o wszystkim decyduje, jeżeli chodzi właśnie o spółkę, o spółkę Komarch. No i patrząc na te wyniki finansowe, no to jest segment IT. No i jest pewien problem z tym segmentem IT, że ten portfel zamówień tak mocno nie rośnie. To pokazało ASeco, że ten portfel zamówień już nie rośnie tak dynamicznie. Komarch też to pokazał o tym, o tym za chwilkę. Za chwilkę powiemy. Zauważmy, że biorąc pod uwagę wyniki finansowe pod względem zysku netto, tutaj nie ma jakiegoś rozwoju przez ostatnie lata. Od 2019 roku tak naprawdę okolice 100-120 milionów, milionów złotych. Wzrost przychodów cały czas jest. Tutaj ta inflacja działa, także wzrost przychodów jest stały. Jest Bardzo podobnie jak to właśnie wygląda w przypadku spółki ASECO. Komarch szacuje capex na poziomie poniżej 100 milionów w 2023 23 roku. Data center w Stanach Zjednoczonych, które w ubiegłym roku było największą inwestycją, jest na ukończeniu. I w jego przypadku płatności będą jeszcze w pierwszym kwartale, może w drugim, ale, ale tutaj znacząco, znacząco, znacząco mniej, mniejsze. Ta najważniejsza inwestycja właśnie Komarch Data Center w Arizonie w Stanach Zjednoczonych w ciągu miesiąca dwóch obiekt będzie oddany do eksploatacji dzięki temu uzyskamy ostateczną dywersyfikację miejsca przechowywania danych w grupie Komarch co w obecnych czasach jest bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa także fizycznego, także fizycznego w, tych dani, w tych danych dodał, że Komarch będzie dysponowała serwerowniami w Polsce, Niemczech, Francji i w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, no to jest ta taka ich największa inwestycja, ona jest właśnie, właśnie na całkowitym ukończeniu. Presja na wzrost kosztów cały czas się utrzymuje, po wynikach, jak widać po wynikach za czwarty kwartał sądzą, że odczyty będą mniejsze, czyli dynamika wyrażona w procentach będzie spadać w poszczególnych okresach, jest to jeden z celów strategicznych grupy Komarchy No zobaczymy, ostatnio słyszeliśmy o mocnych zwolnieniach w branży, w branży IT, w tych największych spółkach, w polskich spółkach też słyszeliśmy o jakich, jakichś zwolnieniach, jeżeli chodzi o branżę że chociażby IT no słyszałem ostatnio chociażby w spółce na przykład Huge gdzie gdzie tam też są zwolnienia także zobaczymy czy ta presja na płace będzie bardzo wysoka pamiętajmy że biorąc pod uwagę koszty spółek typu Komarch tam ta presja na płace no jest istotnym kosztem można powiedzieć nawet że bardzo często to jest jeden z najważniejszych albo nawet najważniejszy e, najważniejszy koszt chociaż tutaj też to utrzymanie serwerowni jest na pewno coś bardzo bardzo kosztownym. No, i właśnie jeśli chodzi o wzrost kosztów z tytułu energii elektrycznej, będzie znaczący: może nie aż tak bardzo jak nam się wydawało w drugim półroczu ubiegłego roku. Koszty będą bardzo wysokie w pierwszym kwartale tego roku. Potem w kolejnych kwartałach te ceny są znacznie mniejsze, aczkolwiek i tak znacznie powyżej tego co płaciliśmy w 2022 roku. Tak jak w przypadku spółki Orange, tak i właśnie w przypadku spółki Komach, no te koszty energii jednak są, jednak są dla tej spółki, dla tej spółki ustot, istotne. Te koszty całoroczne zależą od tego, jak będą kształtować się ceny, zwłaszcza w drugim półroczu. Szacuję ten wzrost na kilkanaście milionów złotych, 15-20 prawdopodobnie, prawdopodobnie w skali, w skali roku. Jeżeli chodzi o spółkę, no tak naprawdę tak jak mówiłem w dużej mierze właśnie te koszty czy to wynagrodzeń, czy to, czy to koszty energii utrzymania serwerowni są dla nich takie najbardziej, najbardziej istotne. Jeżeli Patrzymy na wyniki finansowe, to tutaj bardzo dużo znaczenie mają różnice kursowe, i one tak naprawdę spowodowały, że ten czwarty kwartał jest mocno poniżej, poniżej oczekiwań. Biorąc pod uwagę cały 22 rok, zauważmy, że no głównie to są usługi software, ale Patrząc na branże poszczególne, to zauważmy, że tu jest bardzo duża, bardzo duża dywersyfikacja. I ten 2022 rok, czwarty kwartał w większości segmentów mieliśmy wzrosty, to jest ten zielony wykres. Jeżeli zobaczymy od pierwszego do czwartego kwartału, to zauważmy, że też tutaj w niemalże każdym z tych największych, najbardziej istotnych segmentów mamy mamy wzrosty, też biorąc pod uwagę dywersyfikację. Geograficzną jesteśmy, do, spółka jest dosyć dobrze zdywersyfikowana. Około 40% to jest Polska, 17 rejon Dach, czyli te kraje niemieckojęzyczne i pozostałe kraje około 40% i można powiedzieć, że w 22 roku jest bardzo, bardzo podobnie, jak w tym roku 2021. Więc ja tutaj raczej patrzę, że spółka jest dobrze, ciekawie zdywersyfikowana. Takiego jakiegoś mocnego zagrożenia tego, że na jednym rynku coś się będzie działo tutaj nie ma, no bo zawsze mogą sobie odbić właśnie właśnie tym, tym kolejnym innym rynkiem. Biorąc pod uwagę przepływy pieniężne, zauważmy, że, że tutaj mamy mamy jeżeli chodzi o przepływy, zauważmy plus 91 milionów na początku okresu, teraz plus 50, około 52. Najważniejsze to są te inwestycje w nieruchomości. No mówiliśmy o tym, że w tym 23 roku raczej te inwestycje już nie powinny być aż tak duże jak w 20 w 22, więc z tej perspektywy będzie będzie, będzie lepiej, oczywiście dywidenda, spłata kredytów i i pożyczek, i podatek, podatek dochodowy. Więc tutaj, biorąc pod uwagę, właśnie te inwestycje, może będzie trochę, trochę, trochę mniej. A patrząc na to, co się wydarzyło w tym 2022 roku, no to właśnie na ukończeniu jest budowa Data Center. Obiekt zostanie oddany do eksploatacji pod koniec pierwszego kwartału 2023 roku, czyli możliwe, że to już się, że to już się tak naprawdę dzieje. I też pod koniec drugiego kwartału przewidywany jest start rynkowy portalu e-commerce wszystko.pl. No jeżeli chodzi o to wszystko, to wszystko.pl, no to chcą konkurować z, z Allegro. Tutaj mówi się o tym, że jeżeli chodzi o e-commerce, jest dominowany przez Allegro, AliExpress i Amazona. Gigantom sprzedaży internetowej rzuca rękawica właściciel Komarchu Józef Józef. Janusz Filipiak. No zobaczymy, czy rzeczywiście w czerwcu będzie start tej platformy. Na ten moment tutaj mamy taką wersję, wersję beta. No na razie zbyt dużo, zbyt dużo o tej. O tym projekcie nie wiemy, no ale patrząc na to, jak to wygląda, zero prowizji od, od sprzedaży, wygodne metody integracji, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, na pewno to nie jest tak, że jeżeli sobie zrobimy taki zwykły portal, to on od razu będzie konkurował z Allegro, ale zobaczymy, jak to się będzie, będzie rozwijało. No, jakoś nie jestem tak bardzo pozytywnie nastawiony, patrząc na to, że jednak mamy dosyć dużo tych różnego rodzaju portali. No, trzeba będzie znaleźć jakąś taką siłę przebicia. Zobaczymy, czy rzeczywiście wszystko.pl taką siłę będzie taką siłę będzie, będzie miało. Jeżeli chodzi o spółkę i to, co będzie w 2023 roku, no to mówią, że wartość portfela jest obecnie o ponad 9% wyższa niż rok temu o tej samej porze. Pamiętajmy o tym, że inflacja robi swoje. No i biorąc pod uwagę inflację, no tak naprawdę kilkunastoprocentową, wcale ten portfel zamówień nie jest jakiś taki bardzo wysoki. Zresztą o tym samym mówiło ASeco, że mają problem z nowymi kontraktami. Ten, ten portfel głównie jest odtworzeniowy. No czy tak tutaj jest tak samo? Takiej informacji nie mamy, ale podejrzewam, że tak może, tak może być, plus 9% rok do roku przy wysokiej inflacji to nie jest ale coś, co nas powala zwala z nóg. Utrzymuje się presja na wzrost kosztów, zwłaszcza w obszarze wynagrodzeń pracowników IT. Może to będzie lekko wyhamowane poprzez te wszystkie ostatnie zwolnienia, zobaczymy, jak to będzie. No i tutaj kontynuują roz, rozwój nowych produktów, usług, mimo oznak gorszej koniunktury gospodarczej w 2023 w 23 roku. No i tutaj, biorąc pod uwagę same wyniki finansowe. No to w czwartym kwartale zysk poniżej oczekiwań, umocnienie złotego wpłynęło na, wpłynęło na wynik. Tutaj jeżeli chodzi o zysk EBITDA, to było 40 milionów, a oczekiwane było 72,5 miliona 72 złotych, więc no... Dosyć mocno te wyniki zawiodły, zawiodły tutaj konsensus rynkowy. Na wartość przychodów wyniku operacyjnego w czwartym kwartale bardzo duży wpływ miało umocnienie się złotówki złotego wobec walut obcych w tym okresie, związany z tym ujemne różnice kursowe od należności. W efekcie tego rentowność operacyjna była niższa w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku. No teraz można powiedzieć, że w tym pierwszym kwartale na razie nie mamy jakiegoś takiego umocnienia złotego. W tym momencie mamy, można powiedzieć, stabilizację tych cen więc już ten efekt nie powinien tak mocno, tak mocno występować, więc tutaj no, patrząc na to z tej perspektywy, zresztą możemy sobie zobaczyć jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten konsensus, zauważmy EBIT na minus 44%, EBIT minus 66,5% w stosunku do tego, jaki był, ten, jaki był ten konsensus, tutaj rok do roku też mamy no, potężne spadki, więc ten czwarty kwartał można powiedzieć dosyć słaby, no, ale z drugiej strony ten czwarty kwartał słaby ze względu na te różnice kursowe, w dużej mierze ze względu na te różnice kursowe, tego już nie będziemy mieli w 23 roku, w pierwszym kwartale, przynajmniej na ten moment tak to wygląda. Z drugiej jednak strony, pamiętajmy o tym, że no ten, ta słabsza koniunktura jest, ten portfel zamówień nie rośnie jakoś zbyt mocno, więc ten 23 rok, no, moim zdaniem, będzie trochę cięższy niż ten 22, właśnie dla spółek typu ASECO, typu typu Komar. Tutaj spółki będą musiały się mocno natrudzić, żeby tak naprawdę powtórzyć te wyniki z 2022 z roku, więc no, moim zdaniem, Tutaj będzie, będzie dosyć, dosyć ciężko. Za 22 rok pewnie dywidenda będzie, ale jaka jeszcze na ten moment nie wiemy. No, ale jak mówiłem, ta stopa dywidendy tutaj nie jest zbyt, zbyt wysoka. Także 23 rok dla mnie, znaczy moim zdaniem, 23 rok będzie ciężki, nawet trochę cięższy niż ten rok 22. Oczywiście, inflacja robi swoje, więc te przychody pewnie będą lepsze. Pytanie, co z zyskiem? No tutaj ja bym się nad tym troszeczkę zastanowił, czy rzeczywiście ten zysk może być wyższy niż 22, czy jednak, jednak będziemy, będziemy lepiej spadać ze względu na ten pogorszenie, pogorszenie koniunktury no i wysokie koszty myślę że to jest taki scenariusz bardzo możliwy do realizacji w tym 2023 roku i to wszystko co miałem dzisiaj do przygotowane dzięki bardzo standardowo życzę samych zysków no i cześć trzymaj się